nasze miasto ściśle współpracuje i przyjaźni się z miastem Tata na Węgrzech, Swodin na Słowacji i Bystrzycą w Czechach. Dzisiaj nasz Pińczów odwiedził pan burmistrz Roman Wróbel, burmistrz Bystrzycy. Burmistrz Roman Wróbel wraz z małżonką zwiedzili Pińczowskie Muzeum Regionalne. Po wystawie oprowadzała Justyna Dziadek, dyrektor muzeum, oraz nasz burmistrz Włodzimierz Badurak. Dzień dobry wszystkim Państwu. Witamy w naszym mieście naszego naprawdę przyjaciela i wielkiego sympatyka Pińczowa. Jest z nami Roman Wróbel, burmistrz czeskiej Bystrzycy. Nie było tu Cię, kolego, już prawie 3 lata. Miło, że jesteście wspólnie z małżonką, jest u nas z Jarką w Pińczowie na wielkim wydarzeniu, czyli z okazji naszych kolejnych 17 zaduszek. Cieszymy się, że możemy się spotkać i planować nowe działania w ramach współpracy partnerskiej między Pińczowem a Bystrzycą w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Witamy Cię bardzo serdecznie, drogi Romanie, i prosimy o parę zdań do mieszkańców naszego miasta i całej gminy. Vážení Pinčované, obrovské poděkování za pozvání na dnešní významnou událost, která z mého hlediska splňuje veškeré parametry významné události. Szanowni telewidzowie, teraz już po polsku będę kontynuował dalej, świadomy tego, iż bądź co bądź, chociaż jesteśmy państwami sąsiednimi, to jednak nie wszyscy potrafią zrozumieć język czeski. Burmistrz Badurak miał absolutną rację w tym. Za nami ogromna przygoda współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Niestety te ostatnie 2 lata z przyczyn wiadomych spowodowały po prostu sytuację, która doprowadziła w pewnym sensie do zastoju współpracy, działalności. Niemniej dla mnie dzisiejsze wydarzenie jest tak trochę symboliczne. Dla mnie to jest zielone światło do próby reaktywowania współpracy, nie tylko wymian na poziomie władz miast partnerskich, ale tak samo organizacji pozarządowych, dzieci, młodzieży i uwaga, nie tylko na platformie czesko-polskiej współpracy, ale tak samo na platformie współpracy pełnowymiarowej, to znaczy Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. Bardzo się cieszymy, a skoro można powiedzieć jeszcze jedno zdańko, jesteśmy pod wrażeniem tutejszej wystawy i nie tylko my, ponieważ ta nagroda dla najlepszej wystawy w ramach województwa świętokrzyskiego ma absolutny wymiar. Jak widzimy, Roman naprawdę jest naszym dużym przyjacielem, wielkim przyjacielem, dobrą duszą. I powiem tylko jedno, on tu nie jest sam. Przewiózł dzisiaj do Polski piękny zespół kapelę z Bystrzycy, która nieodpłatnie wykonała koncert dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Także widać, że Roman jest Polakiem, czuje się Polakiem i wspiera nas. Jeszcze raz dziękujemy Ci, Romanku, i myślę, że będziemy dalej mogli pracować dla dobra naszych lokalnych społeczności. Dziękuję. Panie burmistrzu, kiedy pana zobaczymy z kolejną wizytą w Pińczowie? Chcę tylko tyle powiedzieć, że zbierałem informacje na pański temat i niech pan zgadnie, jak mówią Pińczowie, a nie o panu. Trudne pytania pan zadaje, panie redaktorze. Nasz Roman. To grzeje to bardzo przyjemnie, ale teraz ten ruch wykona Bystrzyca, ponieważ zaprosi wszystkie miasta partnerskie w ramach Grupy Wyszehradzkiej do nas, do Czech, do Bystrzycy, i tam odbędzie się bardzo znacząca konferencja, kiedy zbilansujemy dotychczasową współpracę i postaramy się ustalić plan działania na dalszy, kolejny okres. Będzie to wiosną przyszłego roku. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Panie burmistrzu, jak pan widzi dalszą współpracę z Bystrzycą?
Myślę, że jest to dobry kierunek, współpraca między miastami partnerskimi, między Bystrzycą, mówimy w ramach grupy Bystrzechradzkiej, czyli miasta partnerskie, no ale myślę, że od wielu, wielu lat możemy mówić, że jesteśmy prawie jak sąsiedzi, bo najbliżej nam jest do Bystrzycy, czyli najchętniej, najczęściej my jeździmy do Bystrzycy i mamy też to szczęście, że do nas przyjeżdżają i zespoły młodzieżowe, zwłaszcza do Krakowa i do Pińczowa z Bystrzycy. I Roman, nasz Roman, który jest inna, jest zawsze z nami na bitwie pod Grochowiskami, na rekonstrukcji, jest na Dożynkach, także naprawdę dużo możemy się nauczyć od nich, a myślę, że też i miasto Bystrzyca coś z Pińczowa tam niewiele, ale może się nauczyć. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy Pińczowiaków. Pozdrowienia dla Pińczowian. Dziękuję bardzo.